Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się drugi już raz w grze Salt and Sanctuary. No i cóż, dziś rozpoczynamy przygodę w Sanktuarium pierwszym, tym takim najbardziej pierwszym z pierwszych, w którym zaczęliśmy tę zagrywkę. I tak, nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, poza tym, że zdecydowałem się złożyć jedną na razie, podkreślam jedną, ofiarę kamiennego maga. Dlatego, że no, chciałem grać magiem, więc warto się tym zainteresować, zająć i mamy tu maga. Więc tak, witaj wędrowcze. I tak, możemy tutaj teraz właśnie z nim porozmawiać, co nie daje za dużo, ale tak. Nadal można trochę po prostu posłuchać. Moja moc jest silna, ale jeśli szukasz najpotężniejszej magii, musisz odnaleźć piastunów ognia i nieba. Jest ich niewielu, ale mają legendarne wpływy. No. I tutaj tylko taka informacja. Nie wiem, o co chodzi z tymi piastunami do tej pory, więc tak. Natomiast to, co jest ważniejsze, to to, że można poznawać zaklęcia. Jak widać, niczego nie mamy. Wszystkie, które to byłyby oferowane, już posiadamy. Inkantacje. Tutaj, jeśli chodzi o inkantacje, to z grupowym nie chodzi tylko takie rzeczy typowo dla kapłanów. Raczej właśnie o umiejętności, które nie wymagają bezpośrednio korzystania z tego, jak to się nazywa. Chyba, jeśli nie mylę, z różdżki czy z kija. Ale tak, ogólnie tu mamy tajemny oręż, przykładowo. Potężna broń. Czy potężna moc, tak właściwie, z tego co pamiętam. Czym mówię tak, chociaż osobiście nie korzystam z tajemnego oręża, a raczej z innego źródła takich możliwości, ale no. Pożoga, nie stać nas na to, ale wydaje mi się, że może być to bardzo, bardzo potężne. Ale tak, na razie tym się nie zajmujemy, a można powiedzieć, że wszystko, co tutaj było, to kupiłem po części tylko po to, by zdobyć kościaną laskę. Nie możemy z niej jeszcze korzystać, ale tak, kościana laska jest tym, czego najbardziej potrzeba. Gdyż sama kościana laska jest naprawdę zdecydowanie mocniejszą rzeczą niż to, co mamy teraz. I właśnie w sumie zapomniałem o tym odblokować ostatnio. Tak, jestem jełopem. Ale tak, dalej może nie idźmy na razie, bo jak widać, nie wiem co dalej. Nie umiem tego znaleźć. Ale tak, chciałem. Weźmy więc w taki sposób i ewentualnie to. I teraz, kiedy możemy tego używać, ja stwierdziłem, że no, jak mówię, warto. Mam fajny dostęp do właśnie, to jest kościanej laski, co pozwala nam usunąć, powiedzmy, drugi zestaw, prawie że. I teraz dzięki temu mamy taką piękną laskę. Tylko muszę się na nim przełączyć. Który pod X-em i Y-kiem mamy zaklęcia. Tylko z tego co widzę, to nie zarzuciłem drugiego, więc tak, zaraz zarzucę. No, więc teraz powiedzmy do tego mieczyka jeszcze sobie przypiszę tylko kula ognia, bo wydaje się być łatwiejsza w obsłudze. Nie musimy aż tak się przejmować tym wszystkim, bo proszę. Mam teraz X, kula ognia. Y, błyskawica. Idealne po prostu, jeśli się chce grać pełnoprawnym magiem. Przy czym, no, nadal muszę się trochę douczyć i przypomnieć sobie, że tutaj rolki nie są pod B. I tak, ja prawdopodobnie bym zginął, jeśli dalej się tak w to bawił. Ale tak, tylko tutaj pokonamy ich, po czym usiądę znowu w sanktuarium. I wyruszymy w dalszą drogę. Tak, ja też nie wiem, czy nie mamy jeszcze gorszych przewrotek niż wcześniej. Nie jestem co do tego pewien, ale tak. Ogólnie mówiąc, warto też na to spojrzeć. Tutaj mamy atak jak na razie 23,2. Na różce mamy 17,5. Pierwszy to jest, pierwsza wartość to jest ta podstawowa, druga to jest ta po naszym skalowaniu, więc tak, zaklęcia wypuszczone z laski są dużo potężniejsze już od początku. Z czasem oczywiście nie będę mówił, że laski są dużo potężniejsze czy nie, bo najprościej w świecie aż takiego etapu nie znam. Ale przynajmniej na początku wspominałem, aż tak grę mogę na tyle powiedzieć, że znam, że tak, zdecydowanie są przydatne. Kurczę, w sumie strasznie się poplątałem i kolejny sekret. Od upadku otrzymaliśmy obrażenia, a tutaj mamy kamień kismetu. Dziwna nazwa, ale zaraz zobaczymy, co to jest. Pamiętam, okej. Okay. Gatny pierścień wyrzeźbiony z solidnego kawałka cennego klientu.
awanturnicy zawsze szukają skarbów z upienia, ale to czy śmieciami czy skarbami zawsze pozostaje kwestią szczęścia. Większa szansa na znajdowanie przedmiotów, okej. Okay. Fajna rzecz, ale nie mogę założyć, chyba dlatego, że jestem na drabinie. A możemy to wziąć, przyda się może, kto wie. I tak, jesteśmy na żywo w obszarze, w którym od razu mówię, mag nam daje bonusy pasywne. Niestety nie będzie to długo, gdyż wyruszamy dalej tutaj. A ta tutejsza lokacja... No, śmiem powiedzieć, już nie podlega pod tamten region bezpośrednio. Czy jeszcze podlega? Nie, ale widzę, że dostajemy tu bonus od, jakby od innej postaci, więc... Nadal tu jest jakiś bonus, co jest związane prawdopodobnie z sanktuarium tutaj lokalnym. O którym, jeśli mam być szczerze, dużo nie pamiętam, poza tym, że gdzieś tutaj jest ukryte. I tak, ja wiem, że powinienem pewnie od niego uciekać zanim w większości, ale ja chcę wam go pokonać jeszcze tutaj. Chociaż nie powinienem chyba... Nie. Tak zdecydowanie powinienem aż tak nieostrożnie do niego podchodzić. Zginęliśmy, oczywiście. Brązowy rycerz, tak, tajemniczy kapłan wskrzeszacie. No i to śmierć. Nic nowego. Dla tych, którzy znają Dark Soulsy, Souls-like i tak dalej, no po prostu... Jemy, tracimy całą sól i musimy po nią powrócić. I jeśli nie powrócimy, to... Tracimy. Przy czym jedną różnicą jest to, że jako, że tutaj jest osobna waluta do kupowania, osobne expy, to trochę złota też tracimy. Żeby nie było za kolorową, że... A, to i tak nie przejmuję się na razie solą, to pofarmię sobie chociaż tamte rzeczy i... Co tu mamy? Skrzydło czerniotyperze, czegoś tak. Nie, nie ma tak łatwo. Tutaj, jeśli chcecie, a właśnie złoto, to też musicie nie ginąć, bo jeśli giniecie, to za dużo złota nie dostaniecie. Jest tak, nie powinienem naprawdę przez tarczę u niego tego robić. Aha. Jeszcze podwójnie lamię. No cóż, nie jestem w formie. Zdecydowanie. Ale tak, Dobra, tam jest łucznik, to może go wyeliminujmy chociaż. Dobra, wyeliminowaliśmy wszystko wokół, ale nie jego. Smutne to. Jednakowoż ja się nie poddam. Musimy próbować z nim wygrać. Nie wiem, jak to zrobić do końca, ale... No, będę próbował, bo chcę odzyskać moje 800 soli. Przy czym, no, jeszcze tak tylko dodam, nie jestem pewien, czy dobrym wyborem jest błyskawica, czy nie lepiej kuli ognia przeciwko niemu używać. Chociaż dobra, już mamy taktykę mniej więcej, jak z nim walczyć. Czy go pokonamy, to nie wiem, ale taktyka zawsze jakaś jest. Tak... O, widzę, że skupienie nam się skończyło niestety, więc teraz, jeśli chcemy go pokonać, to będziemy musieli być wyjątkowo ostrożniejsi. Już nie możemy z magii korzystać. A mieczyk, nie powiedziałbym, żeby był aż tak dobrą bronią. Ten nasz mieczyk w szczególności. Ale dobra, dobra, mamy to, pokonaliśmy go. Pokonaliśmy go, odzyskaliśmy sól, nawet niezłe przebicie, dużo złota i przy okazji dzwonek powrotu. Miłe rzeczy. Ale trzeba by potrzebne na pewno, nie byłbym taki pewien. I teraz tak, tu jesteśmy. O, szybko przerzucę z powrotem na Kostura? Nie, w sumie zacznijmy od mieczyka. A, myślałem, że to jest coś miłego, ale nie. Trafiliśmy jak zwykle na bestie dzikie. Gdyby nas chcą zabić, to może nawet odpalę pochodnie, żebyście lepiej widzieli. Czemu by nie? I tak tutaj, jak chodzę z tym, to raczej magii nie będę używał. Tak, pnączowa pętla. Teraz zobaczymy, czym jest pnączowa pętla, tylko... Tak... Bo tutaj, jeśli nie miał, to była broń? Nie, to nie broń. To czym jest pnączowa pętla? Była pnączowa pętla, bo kurczę, nie pamiętam. Chyba. Wiem, że był tu jeszcze jeden typ jakby akcesoriów, którego niestety nie umiem zlokalizować. Może to było coś tego typu. Bardzo możliwe, ale no nie widzę tego jak na złość, chyba że... Nie, dobra, to jest tarcza, okej, okay, tarcza ceremonialna z splecionych pnączy. Okej, okay, dobra, bo już myślałem, że coś innego. Ale jednak tylko tarcza. Albo aż tarcza. Dobra. Niemniej jednak, czym... Jakkolwiek by to, nie wiem... Już się plączę. Nie, jestem ci naprawdę nie w formie. Ale tak, tarcza nie będzie nam aż tak potrzebna. I... Co my tu mamy?
Okej, okay, śmiertek. Chyba walczyliśmy ze śmiertkiem, czy nie? Już nawet nie jestem pewien. I tak. Tu coś jeszcze tu jest, zdecydowanie. Przy czym... nawet nie wiem, którym iść teraz tak naprawdę, czy gdzie iść. Więc pójdźmy po prostu przed siebie. Ale zanim coś, to pogadajmy ze śmiertkiem. Jakiego to teraz nazwałem? Ciekawość. Co za stworzenie w obliczu tak błowiącej rozpaczy. Inni już zaczęli padać na kolana. Dołączysz do nich? Nie. Za odważna, niemądra ciekawość. Będzie walczyć i krwawić i polegnie. A pewnego dnia, kiedy zostanie pokonana, z trudem będzie łapać powietrze, dławić się własną krwią i łzami. Tego dnia padnie na kolana, a wtedy ją pożrę. Trzy kropki. Nie, nie giniesz, dobra. Dobra, nie chcesz ginąć, to nie giń. A my idziemy w sumie dalej zwiedzać. Gdzieś, jakoś na coś, po coś. O, nie, 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 nie. Kolejny piesu. I brązowy rycerz. Musimy być naprawdę ostrożni, bo z tego co widzę, mam prawie, że... jeśli chodzi o energię. Więc tak, muszę być bardzo ostrożny. Muszę odnaleźć gdzieś to sanktuarium, które tu kojarzyłem. Jeśli nie znajdziemy, to kiepsko ze mną będzie. O nie, 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 nie. Powiem wam szczerze, nie. Ja pamiętam. Może nie całkowicie ten segment, ale segmenty tego typu ja nie chcę. Scalony pierścień metalowy. Zaraz zobaczymy, co to za pierścionek. Większa wytrzymałość. Okej, 3 punkty wytrzymałości. Nie jest źle, ale okej. Szara perła. A dobra, szara perła, dobra, dobra. Pamiętam, że jest. Szara perła ogólnie pozwala nam zresetować jedno miejsce, tak jakby. I tak, upiorna dynia, tu jakieś takie duchy. Do czego służą upiorne dynie, nie wiem. Do czego służą, znaczy, jak działają ci wrogowie, nie pamiętam. Ale nie chcę się przekonywać, więc pozbądźmy się ich i... A, tu będą kolejni się pokazywać chyba. Może to nawet tak w nieskończoność nie będą? Nie jestem nawet pewien, ale tak. Jeśli w nieskończoność, to może da się na nich jakoś fajnie farmić sól. Okej, okay, obrażenia też biją niezłe z tych swoich słoiczków. Ale tak, upiorną nie mamy. Sól, no nawet dobrze z nich wypada. Szybko zobaczymy, czym jest upiorna dynia. O ile gdzieś znajdziemy. A może to jest... A, to jest hełm. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Taki hełmik, to może sobie później weźmiemy. Ale póki co muszę wrócić tutaj na sekwencji platformówkowej. Tak, tędy się tam nie dostaniemy wyżej. Żeby tam iść, trzeba jakoś inaczej coś chyba. Więc tym się nie przejmujmy. Tak, można iść tam albo tu. Powiedzmy, że pójdziemy tu. Czy tam sobie można iść dalej, tamtędy, albo tutaj tędy jakoś spróbować. Ja spróbuję tędy głównie dlatego, iż widzę tutaj znajdźki, albo znajdźki. I tak, jestem prawie pewien, że zaraz zginę. Kamienny przywódca. Nie wiem, do czego służy kamienny przywódca, ale okej. Okay. I... Watching Woods. Las Oczu. Dobra, to nie jest to miejsce... Tego się spodziewałem, jeśli mam być szczery. Ja się... Miejsce samo pamiętałem, ale... Nie pamiętam, że można się tak dostać tutaj. Ja to miejsce kojarzyłem dosłownie od czegoś innego. Chociaż moja pamięć może być naprawdę wypaczona, jeśli chodzi o tamto miejsce, więc tak... Watching Woods. Jeśli się nie mylę, to jest to miejsce, o którym mówiłem tak wcześniej, że tak najbardziej kojarzę i że nie chcę. Aha. Tak, zdecydowanie to miejsce. Więc... czy tutaj jest to, czy myślę? Nie, to nie to znowu. Mamy za to karmazynowy zestaw. Który jest... lekkim pancerzem klasy pierwszej. Niestety nie możemy go nosić jeszcze. Więc tak. A jeśli chodzi o samo to miejsce, to ja stąd wieję, zanim będzie za późno. Chociaż tak, zaraz spadniemy. Chociaż może nie padniemy, jeśli będę regularnie korzystał z tych czerwonych odłamków. Dużo one nie leczą, ale zawsze pozwalają trochę dłużej przeżyć. Nawet taki lami jak ja. Ale tak, mniej więcej udało się załatwić. I teraz, jeśli chodzi o sam las oczu, czy tam Watching Woods, przy czym odgórnie mówię, ja prawdopodobnie będę stosował częściej angielskie nazwy z przyzwyczajenia. Jest to lokacja, do której na pewno się udamy,
ale nie od razu, a póki co tutaj co jest? Aku, coś tam, coś tam, coś tam, a ogólnie to jest dwuręcznik. Mhm, jak macie tutaj opisy, wielki miecz klasy pierwszej, i teraz ważna rzecz, w przypadku tej broni musicie mieć klasę drugą, żeby nosić go jednoręcznie, bądź pierwszą, żeby w ogóle go używać, więc tak, taka ciekawosteczka niewielka. I teraz tak, tutaj mamy przejście do jakichś lochów, którego teraz nie zobaczymy. A, wybaczcie za coś, jeśli słyszeliście. A, tak, trochę mi się prychło. Więc i... mamy to. Zestaw kowala. Lokacja z kowalem, no i właśnie to sanktuarium, którego szukałem. Od tylnej strony udało się, ale tak. Od razu poziom podbijemy do 11. Czyli 11. Nie 11, tylko 11, podkreślam. I tak, pierwsza rzecz. Mikstura energetyczna. Jedna gęsta mikstura to jest najlepsze, co można mieć. I druga rzecz, muszę teraz znaleźć, gdzie jest lekki pancerz 1. Tutaj. Do cofania się. Będę musiał iść przez miecze. Albo sztylety. Chyba, że jest jakieś inne przejście. Jest, ale strasznie naokoło. Naprawdę sporo się cofać i brać rzeczy, których nie chcę, żeby szybko się tam dostać. Dobra, siła woli. Daje kondycję. Siła nie jest aż taka potrzebna, a zręczność, tak, a tutaj siła woli, dobra. Po sile woli możemy jakoś iść, to ewentualnie tak to zrobimy. I tak, jakkolwiek, jak się nie, jak wspominam, chciałbym różne rzeczy naprawdę, typu... może już drugą klasę kijów, tak. Na razie zacznijmy właśnie się cofać. Może biorąc więcej nawet mikstur leczniczych po drodze. Bo lekkie pancerze mogą być tym, co nas ocali, więc tak. Magia, magia, magia. I więc nie pójdziemy niestety. No ale tak, udało się już to, co chcieliśmy. Teraz jeszcze bardziej ta przepaść powinna być. 25,6 kontra 19. No, rośnie. No, ale co najważniejsze, mam tu darmowego kowala. I to jest też powód, dlaczego nie chciałem wcześniej kowala rozdawać. Tam, bo... no tutaj go mamy. Miecze, tarcze, kolczugi i pancerze. Mogę wykonać wszystko, czego potrzebujesz. I tak, samego kowala kupimy podstawowe bronie większości rodzajów. Na przykład, co to jest? Klasa zerowa? Tak, zerowa. Trochę tarcz i proste ubranie, nic szczególnego. Ale przede wszystkim możemy ulepszać rzeczy. I ulepszanie tutaj wymaga, o ile się nie mylę, dobrze pamiętam, że właśnie różnych takich rzeczy z przeciwników, co jest moim zdaniem fajne. I jest dosyć skuteczne. O tak, proszę, jak na razie. Zamiast 25 będziemy mieć 27. Nie jest to wielka różnica, ale jest dosyć dobra. Natomiast tutaj, no, różnica jest dużo mniejsza. Wiem, że nie jest najlepsze. Podkreślam, wiem. Ale tak, ulepszymy trochę tą laskę. Bo nie kojarzę, czy da się jakoś zdobyć szybko lepszą. A chcę mieć jak najlepszą magię, żeby no, móc się bronić, więc kościana laska. I o! Nie zauważam, że to wymaga soli. Okej, okay, mój błąd. W takim razie zdobyć trochę soli i jeszcze z nim porozmawiajmy. W domu wykuwaliśmy wspaniałe narzędzia z czystej liweńskiej stali. A z czym pracuję tutaj? Ze złomem i ze wspomnieniami. Okej. Okay. Dobra. I uważaj siebie w tym miejscu. Tak, okej. No i jesteśmy. Jesteśmy. Chyba w tym miejscu nawet... myślałem? A no tak, dokładnie tam, gdzie w sumie myślałem, żeby zajrzeć teraz, jeśli nie znajdziemy tego miejsca. Więc wow. A, i nie ma już tego tutaj stracha. Dobra, pokonajmy sobie śmiertkę. I jak ją pokonamy, powinniśmy mieć wystarczająco dużo soli, żeby móc się zainteresować ulepszeniem, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze trochę brakuje, więc jeszcze podejdziemy kawałek dalej. Tak, najpierw to, potem... Fireball. Tak. Okej, okay, tak. Pierun. Mieć go. Fireball. Chociaż fajnie, gdyby też to było szybciej trochę rzucane. Dobra, mamy 500 soli. A no mamy. Więc tak, nie trzeba iść dalej. Szybko się cofniemy, ulepszymy na 2. Bo jednak te pukle włosów nie trudno będzie zdobywać, a preferuję mieć jak najbardziej aktualną broń. Pójdziemy, załatwimy, będzie dobrze. Tutaj pułapka na mnie spadnie? Nie, dobra, tam kusza by strzelała, po prostu. Oczywiście modlitwa. I jeszcze zapomniałem pokazać, co też dostaliśmy. Mamy przyprawiany miód.
Dostała mikstura energetyczna, o którą wam zaraz tu pokażę i to jest najlepsze. Proszę. Aby pozbyć się zmęczenia. Inaczej mówiąc, jeśli się nie mylę, podkreślam, regeneruje to skupienie, czyli ten biały pasek i daje też inne właśnie efekty, przy czym co do tego możemy się przekonać. Dobra, jeszcze raz. Tym razem tylko pospamię trochę, czy dobrze pamiętam, czy nie. Bo jeśli źle kojarzę, to niestety oznacza to, że... no nie jestem najlepszy w tym wszystkim, ale uwaga, uwaga, pijemy tak, odnawia nam manę. Dlatego też dobrze kojarzyłem, że to będzie przydatne. I tak on tutaj mówił, ostatnio to samo, nie chcę tego, chcę tutaj, ulepszamy. 29, rzecznik coś tam. No. I z taką kościelną laską będziemy musieli już na jakiś czas iść, czy możemy dalej? No, będziemy musieli na jakiś czas iść, bo żołnierskie wiersze pamiętam jako tako. I pamiętam, że jak pierwszy raz znalazłem żołnierskiego wiersza tam dawno temu, to tak się cieszyłem z tego, że udało mi się go zdobyć, że no. Niestety, nie jestem pewien, czy zbyt szybko je znajdziemy. Bo z moich doświadczeń po prostu one są bardzo, bardzo rzadkie. Zresztą podkreślam, moje doświadczenia mogą być nieprawidłowe, błędne i tym podobne. Głównie przez to, że byłem małym dzieciuchem, który nie umiał w to grać, więc możliwe, że nawet dropi ze zwykłych tutaj tych takich zgniłych przeciwników, z którymi ciągle mam do czynienia. Ale takie przy okazji jeszcze czerwone odłamki sobie tutaj od razu dodam, żeby móc łykać je, kiedy będzie taka sytuacja, w której, no, bardziej się opłaca wypić taką małą miksturkę, niżeli właśnie tą taką główną naszą. Dobra, nie wiem, co tam się stanęło, ale jestem zadowolony. Teraz tak, tak. Tak, unik. A, co jest? Chyba moje uniki naprawdę są trochę słabsze niż były. Z tego co tak myślę teraz. To tak inaczej trochę czuję niż to było w poprzednim epizodzie. Ale dobra, mniejsze z tym. I tutaj mamy przejście gdzie? A dobra, już wiem gdzie to jest. Więc teraz tutaj podejdziemy, weźmiemy kamienny kapłan. Fajna rzecz. Tutaj ogólnie to daje nam rzeczy właśnie takie boskie bardziej. Więc nie musimy się tym interesować za bardzo. Tamtego rycerza zostawiamy. I chyba wiem, dokąd idziemy, co nas czeka, więc trzymajcie kciuki. Jeśli dobrze kojarzę, to najłatwiej to nie będzie z tym. Jak błogosławiona strona. To jest źródło boskich obrażeń, czy świętych obrażeń, czy jakichś innych obrażeń, nie pamiętam jakiego typu, na dowolną broń. A teraz bierzemy to i oto i kolejny boss, Queen of Smiles, Królowa Uśmiechów. Boss, o którym za dużo nie wiem, bo najprościej w świecie i nie pamiętam, tylko że się z nią męczyłem kiedyś. Więc tak, teraz widzę, że za co nie potrafię jej unikać. Albo jestem aż takim jołpem i lamą, albo nie wiem co. Ale tak, widać, że błyskawica jest zdecydowanie lepszym wyborem przeciwko niej, więc to też będę stosował. I okej, nie jest aż tak źle. W szczególności, że mam miksturę energetyczną jedną. Więc jakoś to będzie. Okej, tylko muszę być bardzo ostrożny, bo z tego co widzę, ona po prostu szarżuje na mnie ciągle. I dziwne, bo kojarzyłem. Czy może inaczej? Pamiętałem ją w inny sposób. Chyba, że coś jeszcze tu będzie się działo, ale... No, ja nie wiem co. Teraz tak, łykamy szybko. I może powinien być ostrożniejszy. Okej, dobrze. Pamiętam, że coś jeszcze tu będzie się działo. Masz z Firebala, masz z błyskawicy. I teraz jesteśmy na naprawdę niebezpiecznej sytuacji. Mamy... A nie, energię jeszcze mamy w miarę okej. Ale życia prawie nie mamy. Więc zaraz padniemy, pewnie. Chyba, że będę miał farta, tak jak to było z wilgłym rycerzem, czy jak mu tam było. I jakimś cudem po prostu to przeżyjemy. Ale dobra, z rycerzem to jeszcze było daleko od mojej porażki. A tutaj było bardzo blisko, ale jak widać fart mi dopisuje. Albo to, że gram magiem, a magia jest dla noobków i jest easy. Też możliwe? No i mamy achievementa. The Village. Za pokonanie Królowej Uśmiechów. Mamy ucho Królowej Uśmiechów. Co by sugerowało, że jest to materiał jakiś specjalny?
bo przynajmniej tak mi doświadczenie trochę podpowiada, że jeśli jakiś materiał ma swoją nazwę, znaczy nazwę postaci wroga, z którego się to dostało, a ten, kim ktoś był bossem, to często jest to naprawdę limitowany materiał, więc dobrze kojarzę? Miejmy nadzieję, że tak. To trzeba być bardzo, bardzo, bardzo ostrożnym z tym, żeby potem nie płakać, że zmarnowano byle co. I mamy tu zestaw kucharza. Żelazny garnek i to, co kucharz ogólnie by tam miał na starta, więc okej. Okay. I oczywiście podziemia, które chcę zwiedzić i... O! Okej. Okay. Niedawno widzieliśmy, mamy już skróta kolejnego oraz kolejną perłę, co znaczy kolejny darmowy poziom. Inaczej mówiąc, kolejny krok do zdobycia... jak to się nazywało? Nie podoba mi się to. Ale tak, kolejny krok do zdobycia... tam do lekkiego pancerza i... chyba mam tu jakiegoś kolegę. Zobaczmy, kto to. Ahoj, wędrowcze! Miło cię spotkać. Mów mi, Fren. Ukrywam się tutaj od jakiegoś czasu. Widziałeś jakieś błyskotki? Zgubiłem mały woreczek ziemi. Nie. Szkoda. Zobaczymy. Zobaczymy, o co chodzi z tym woreczkiem ziemi, a póki co... no, kolejne wyjście do tego lasu. Tym razem takie niewymagające skakania, więc też super. Bo nie lubię tych skoków, przy czym z góry podkreślę, tak, są one wymagane, jeśli chce się znaleźć różne fajne rzeczy, bo to akurat kojarzę jako tako. I teraz tak, kosa, pamiętam, że też było ciekawą bronią. Teraz tak sama ta lokacja tutaj jest już bardzo niebezpieczna. Jak widzicie, jest jakiś wielki brzydal. Jak dalej, ale są tu też jakieś takie mini przejścia i inne rzeczy, które nie kojarzę. Ja właśnie... przeżyłem upadek... Dobra, to mój fart zaraz się wyczerpie, jestem tego pewien. A tutaj znaleźliśmy jakieś takie dziwne drzewo po prostu. I jakąś kapłankę. I dobra, jeśli mam być prawdziwy, szczery i tak dalej, co totalnie nie kojarzyłem tego miejsca, ale dobra. Miło cię spotkać, solorodny. Jestem tak jak ty, zrodzona z soli. Jestem zrodzona ze światła, które błyska niczym płomień. Nie wzywa pieśń duszy, zaklina światło świec, opisuje tonący solorodny. Wasz świat jest zimny i przytłaczający, moje światło tutaj przygasa. Pszczenie? Zaklinał się spaczenie, przebaczenie grzechów, nie ciążą tobie żaden grzech. Okej, okay, nawet nie wiem co to jest i co mamy. Tunika jakaś ulotności. Jakiś trzeci klas lekki pancerz, ciekawe. I to tyle? Solorodni są śmiertelną cząstką wieczności. Światłorodni żyją naprawdę, choć efemerycznie. Okej. Okay. Ciasno solorodny. Okej, okay. Czyli znamy nasz tytuł w tej grze. Solorodny. Dziwny. Ale nie będę kwestionował tego, ani krytykował, ani nic tego typu. Będzie. Jestem zrodzonym z soli solorodnym i... wojenny nie chcę tego używać, chociaż czym jest ruch wojenny w ogóle? Bo już nie jestem pewien. Nie rozumiem do końca, ale tak... miejmy jakiś ruch sygnałowy. Ruch wojenny, to pozwólcie, że tam przeczytam, bo nie jestem pewien. Ale tak, wyrzeźbiony ruch wojenny. Jego dźwięki rozmierzają tylko w krainach, w których mieszkają i cierpliwie nasłuchują duchy starożytnych wojowników. Okej. Okay. Nie mogą wpływać na świat żywych, ale mogą inspirować, przesyłając między wymiarami tę samą wojowniczość, która niegdyś już ruszyła do walki. Natychmiast odzyskać kondycję. Okej. Okay. Czyli to jest takie chyba coś super do szybkiego regenerowania. I dobra. Jeśli chodzi natomiast o tą bestię, która przed nami sterczy, nie chcę się z nim na razie mierzyć. Same te katakomby prawdopodobnie zwiedzimy trochę później. Czytajcie, jak wrócę najpierw do sanktuarium, żeby sobie odpocząć. Jednakowoż, zanim tam pójdziemy, to jeszcze chcę zobaczyć, co jest z tej strony. Co tutaj to było? Tam też jest drabina, oczywiście. A! Tutaj mamy do czynienia z posągiem. Okej, okay, idealne podsumowanie tego wszystkiego. Cokolwiek tutaj się skrywa, to za szybko raczej tego nie zdobędziemy.
się nie mylę, to do pierwszego czegoś, co pozwala integrować się z niektórymi, czy integrować, wchodzić w ingerencję z niektórymi posągami, podkreślam, niektórymi, ale zdobędziemy dosyć późno. Dla mnie na moje pamięci, bo kilku bossów to tam było przed tym jeszcze chyba. Było, no to wiadomo, że mogę łatwo zlamić, zepsuć i tyle. Ale tak, czy to tutaj było sanktuarium? Tak, tutaj. Wow. 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 Tak, to tylko ja potrafię. Ale dobra, szybko idziemy. To jest... A! Nie dosyć, że źle polazłem? Jak tak teraz patrzę, to jeszcze znamiłem totalnie. No i tak, to się dzieje z naszą solą, jeśli zginiemy. Nie wiem, czy widzieliście tak jakby solo nietoperz czarny. Jeśli zginiem właśnie od niczego, to mam takiego solo nietoperza. Więc jest trochę trudniej, bo on też może nas zabić. To co w co niektórych innych grach, gdzie śmierć od upadku jest w miarę bezpieczna. Ale dobra, dobra, nie będę tu dużo gadał. Poziom 14 już, drzewko umiejętności i mamy 4 perły. Czy to wystarczy? O, tak, wystarczy. Chyba nie, nie, minimalnie zabraknie, więc tak, raz, dwa. Jak mówię, przez miecznika? Nie. Miał być przez zabójca. To daje siłę woli. Tak, i... Możliwe. Też siła woli. Wydaje się być najlepsze. No i wytrzymałość też ogólnie będziemy musieli potem podbić, ale to jak już będziemy mieli dopiero pancerz. Następny. Póki co nie jestem pewien, czy to zwiększa skupienie nasze, czy jak to się tam nazywało. To skupienie... Nie jest. Później się zobaczę ewentualnie. Ale teraz tak. Skoro to już mamy za sobą, pomimo moich zlamień, to możemy wyruszyć na podróż w poszukiwaniu... Tak, chyba będzie najłatwiej to określić. Idziemy. I... O, co ciekawe, automatycznie przemienię na miecz, jak wciągam pochodnie, co jest zdecydowanie moim zdaniem plusem. Bo nie każda gra tak robi. A teraz jeszcze właśnie pójdziemy trochę zwiedzać tych odmentów podziemi. I tyle. Czy... A czemu by nie? Jak już ryzykuję życiem, to mogę ryzykować jeszcze trochę bardziej. Okej. Okay. To było szybkie. Ale jak mówiłem, tu jest naprawdę groźne miejsce. Naprawdę, 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 naprawdę. Nie wiem, ile jeszcze raz muszę powtarzać naprawdę, ale bardzo groźne. Co nie zmienia faktu, że ja tam chcę iść. Bo nie mam innego po prostu pomysłu, gdzie mogę pójść i jak mogę pójść, więc... Okej, delikatne obrażenia, przeżyję tu jakoś. I tak, jeśli tam mam iść, to muszę działać na zasadzie nietykalności. Więc muszę być ostrożniejszy. No i możemy przejść teraz w pociemku, bo i tak wiadomo, że tutaj nic groźnego nie ma. Tak patrząc na licznik, teraz już 33 minuta, więc zaraz będzie trzeba kończyć spotkanie, ale zanim to, to jeszcze powiedzmy, że tak, tutaj właśnie spróbujemy się z tym zmierzyć, tym razem ostrożniej. Okej, nas mrodził tam. I no, jak widzicie, wydaje bardzo dużo energii. I dopiero padł teraz, dając nam, nawet nie zwróciłem uwagi ile, ale obstawiam, że niezbyt dużo względem tego, ile zmarnowałem na niego. Nie zmienia faktu, że przynajmniej będziemy mogli tu przejść, zobaczyć co tu jest. Blady talizman i właśnie mamy to, o co mi chodziło wcześniej. Czyli talizmany, które chyba można nosić przy broni tylko jeśli się nie ma... Tak, tylko jeśli się nie ma zaklęcia. Albo jeśli ma się zaklęcie, to chyba... Nie, przy różce nie można, dobra. W takim wypadku właśnie tutaj mogę pokazać, czym są talizmany, bo o tym chodziło. Zwiększa zasięg ataku. Nie jest to może najmądrzejsze pod wieloma względami, ale z drugiej strony jest o tyle fajne, że właśnie moje ataki będą miały trochę większy zasięg na tym mieczyku. To jest zdecydowanie przydatne, przecież to krótki mieczyk i wróciliśmy, patrzcie, znowu do lasu, oczu. I... O nie. Dostaniemy jakąś zatrucie czy coś znowu. Przy czym tak, żeby nie było, dla mnie jest to równie wielkim zaskoczeniem, co i dla was. Widzę was, galaretki. Tutaj też było do lasu oczu, bo nie kojarzyłem tego.
No i tak, kwintesencja lasu oczu. Pełno będzie tu pułapek na wszystko. Ale tak, samym lasem oczu się zajmiemy kiedy indziej. Co najwyżej teraz mogę wam pokazać po prostu jego najniższe piętro. I tak, pomiędzy tym a następnym odcinkiem od razu jeszcze powiem, nie będę farmił za dużo. Co najwyżej ewentualnie pójdę po włosy do tych wcześniejszych jeszcze lokacji. Bo chciałbym po prostu może ewentualnie mój krótki mieczyk sobie ulepszyć. Tak myślę, że teraz może warto byłoby też wziąć miecznika, ażeby mieczy jakieś lepszych używać, takich krótszych. Przy czym to jest takie moje przemyślenie, że ewentualnie może kiedyś tam miecznika też. Ale w pierwszej kolejności oczywiście, a miał nie iść już tutaj. No tak, w pierwszej kolejności oczywiście odblokujemy lekki pancerz. Ja się tutaj zobaczyć, ile wymaga w ogóle to teraz soli? Następny poziom? Chyba nie. Dobra, to skoro chyba nie, to po prostu pójdźmy może jeszcze kawałek wyżej, żeby pokazać coś jeszcze tutaj tak delikatnie i ewentualnie nagromadzić trochę soli na ewentualny, jak to się nazywa? No, na jakiegoś level upa. Żeby po prostu mieć na zwieńczenie tak idealne epizoda. Dobra, cześć łucznik. A łucznik? Okej. No, bez przesady. Jeszcze te bloby będą mnie blokować, no pamiętam, że ta lokacja była wredna, ale no nie pod takim względem. Dobra, pi butelkę. A co do leczenia jeszcze z tych butelek, tak tylko dodam. A podpytałem, co w sumie podpytałem, raczej można powiedzieć, że sprawdziłem to na wiki, nie będę ukrywał. Jeśli chodzi o tą butelkę, ile ona konkretnie leczy, bym to zastanawiał, czy są jakieś górne wartości i nie jestem pewien dokładnych rzeczy, albo inaczej, nie pamiętam dokładnych rzeczy, ale jestem prawie pewien, że leczenie tych butelek, wiecie jeszcze, gdzie jesteśmy, jest zależne od naszego maksymalnego HP, więc tak, dla tych, którzy się martwią, że a co jeśli któraś frakcja ma jakąś lepszą butelkę, to odpowiedź mi, to jest bardzo dobra, więc nie przejmujcie się tym, jeśli wybraliście trójcę, grając w to, czy coś. Albo nie interesują was inni, czy coś, to trójca ma wystarczająco dobre butelki. Dobra, teraz jak jeszcze tu jesteśmy, czy mogę awansować? A no mogę, to tak idealnie na zwieńczenie wszystkiego. Kolejna czarna perła. Po to, by poznać tajniki lekkich pancerzy klasy pierwszej. No i dobra. Odcinek 37 minut, taki wystarczający. Jeszcze teraz ostatnie tylko co to. Mógłbym wam pokazać jakieś inne ubrania, ale ja się tutaj przebiorę w te nie w kolcze karmazynowe, które są nie najładniejsze, ale no przynajmniej są. Proszę takie. Tak, czy przywrócę nadal mamy takie same? Chyba takie same. Jeśli trochę gorsze, to trudno. Ale tak, w czymś takim teraz będziemy łazić, bo czemu nie. No i tak. Na tym, jak mówię, kończymy dzisiejsze spotkanie. Ja przed następnym, co najwyżej, jak mówiłem, ulepszę sobie trochę tego mieczyka, jeśli wymaga włosów. A no wymaga włosów, więc tak, no delikatnie go ulepszę. Dużo raczej nie zmieni, ale zawsze ten jeden czy dwa punkty obrażeń mogą nas zbawić w jakichś krytycznych momentach. A na ten moment to tyle, więc dziękuję wam bardzo, no i do zobaczenia już niebawem, no i trzymajcie się, hej hej!